Cześć, z tej strony Natalia, a Wy jesteście na kanale Z Krwi i Kości. Dzisiaj chciałabym Wam trochę opowiedzieć o sprawie bardzo, bardzo znanej, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, chociaż nie tylko. Jak widzicie po tytule, jest to sprawa Jody Arias i Travisa Alexandra. Wydaje mi się, że sprawa ta jest tak bardzo popularna ze względu na przedziwne zachowanie głównej bohaterki tych wydarzeń. Ale zaczynam od początku. Cała ta historia rozpoczyna się w Mesa, stan Arizona, 4 czerwca 2008 roku. Wtedy to na policję zostaje zgłoszone odnalezienie ciała. Dwójka ludzi, bardzo roztrzęsionych, dzwoni na policję. Mówi, że od paru dni nie kontaktowali się ze swoim przyjacielem, w związku z tym przyjechali do jego domu, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. I wtedy odnaleźli jego ciało pod prysznicem w jego łazience. Policja pytała wtedy, czy jest możliwe, żeby było to samobójstwo, na co oni odpowiadają, że nie jest to prawdopodobne, że faktycznie Travis rozstał się niedawno ze swoją dziewczyną i był tym faktem nieco przybity, ale na pewno nie na tyle, żeby pozbawić się życia. Wtedy pada pytanie, czy ofiara miała jakichś wrogów, czy przychodzi im ktokolwiek do głowy, kto mógłby chcieć zrobić tej osobie krzywdę. I wtedy pada jedno jedyne imię, jest to imię Jody, jego byłej dziewczyny. Mówią oni, że od jakiegoś już czasu ich przyjaciel miał z nią problemy, że go prześladowała, przebijała opony, włamywała się na konta społecznościowe. Generalnie mówią, że jest to osoba, która mogłaby chcieć zrobić mu krzywdę oraz uważają, że byłaby do tego zdolna. Jak tylko policja dotarła na miejsce, od razu stwierdzono, że sprawa, z którą mają do czynienia, to zabójstwo. Ofiara miała bowiem między 27 a 29 ran kłutych, podrżnięte gardło oraz ranę postrzałową w głowie. Kim była ofiara? Ofiarą był 31-letni mężczyzna, który nazywał się Travis Alexander. I teraz opowiem Wam troszkę więcej o samym Travisie. Travis urodził się w Riverside w Kalifornii w 1977 roku. Dzieciństwo Travisa nie należało do szczęśliwych, a wszystkie problemy, które miała rodzina, wiązały się z silnym uzależnieniem od narkotyków obu rodziców, Garego i Pameli. Jak wiemy od samego Travisa, ojciec nie był figurą obecną w jego życiu. W związku z tym on i jego siódemka rodzeństwa byli skazani na łaskę matki. Travis mówi, że mama Pamela była dobrą kobietą, która decyzję o macierzyństwie podjęła bardzo wcześnie i która mimo dobrych chęci podjęła w swoim życiu wiele bardzo złych decyzji, które doprowadziły do tego, że kobieta nie była w stanie zająć się swoim potomstwem. We wstępie do swojej książki, którym Travis podzielił się na swoim blogu, możemy przeczytać wstrząsające historie, wstrząsające wspomnienia, jakie ma z tego okresu. W jego różnych opowieściach przeplata się ciągle bieda, przemoc, głód, takie odrzucenie społeczeństwa. Travis opowiada, że jego mama była ciągle na haju. Mówi, że potrafiła nie przestawać spożywać narkotyków przez tydzień, a kiedy robiła krótką przerwę, to miała siłę i energię tylko i wyłącznie na sen. Dom pełny małych dzieci, pozostawionych na pastwę losu. Jak możemy sobie wyobrazić, obrastał brudem. Travis mówi, że w pewnym momencie jego rodzina i on dzielili cztery ściany z całą kolonią wręcz karaluchów. Mówi, że oni jako małe dzieci, nawet wydawało im się to całkiem zabawne, że podłoga od ilości robactwa wydaje się ruszać. Dzieci pozostawione same sobie chodziły wiecznie głodne. Travis mówi, że jedli to, co udało im się znaleźć w domu, więc jeśli był to stary, spleśniały kawałek chleba, to nie pozostawało im nic więcej niż podzielić go na równe części i zapełnić puste brzuchy. Travis opowiada również o takiej bardzo przykrej historii, o tym, jak któregoś dnia rodzeństwo znalazło puszkę z jedzeniem i byli oni na tyle duzi, żeby rozumieć, że w środku jest jedzenie, ale na tyle mali, żeby nie potrafić tej puszki otworzyć. I wyobraźcie sobie, jak straszna jest to sytuacja, kiedy małe dzieci, którym burczy w brzuchu, a które wiedzą, że mają jedzenie na wyciągnięcie ręki, po prostu nie mogą się do tego jedzenia dostać, a mama jest w takim stanie, w którym nie za bardzo się tym w ogóle przejmuje.
Mężczyzna na swoim blogu opowiada również o tym, o takiej paradoksalnej sytuacji, w której na wieść o tym, że nie mogą już mieszkać w dużym tym mieszkaniu, na informację o tym, że praktycznie nie mają dachu nad głową, on jako małe dziecko się ucieszył, bo mieszkanie było już w takim stanie, w którym nie dało się tam już dłużej normalnie egzystować. Więc wyobraźcie sobie paradoks, w którym człowiek cieszy się na wieść o tym, że nie ma dachu nad głową, bo ten dach, który miał, był w tak okropnym stanie. Cała rodzina zmuszona jest do wyprowadzki z ówczesnego mieszkania. Sytuacja jednak nie poprawia się wiele, właściwie to w ogóle się nie poprawia, bo przenoszą się oni do bardzo malutkiej przyczepy, która stała w ogródku jego wujków. Ja nie rozumiem dokładnie, jakie były tam relacje w tej rodzinie, dlaczego ta rodzina nie przygarnęła ich do siebie, tylko udostępniła im część swojej posiadłości po to, żeby dziewiątka ludzi gnieździła się w malutkiej przyczepie. Travis opowiada, że w szkole nie było lepiej. Mówi, że chodził do szkoły brudny, nieładnie pachniał. W związku z tym miał wielkie trudności, żeby zaprzyjaźnić się ze swoimi rówieśnikami. Mówi, że koledzy śmiali się z niego ze względu na jego wygląd, ale mówi, że wyzwiska te i tak były niczym w porównaniu do tego, co słyszał od własnej mamy w domu. Mimo tak tragicznego losu i tak trudnego dzieciństwa, Travis mówi, że ma również parę dobrych wspomnień i mówi, że taką figurą w jego dzieciństwie, która mu bardzo pomogła i była dla niego wielkim wsparciem i która po dziś dzień zostaje takim bardzo ciepłym wspomnieniem z tego trudnego okresu, był jego pradziadek Vic. Mówi, że około 2 razy w roku, kiedy mamie udało się na chwilę wyjść z tego ciągu narkotykowego i miała na tyle siły i energii, żeby móc się ubrać i wyjść z domu, to odwiedzali wtedy właśnie tego pradziadka i on za każdym razem, kiedy się widzieli, powtarzał mu: Travis, pamiętaj, ile jesteś warty, jesteś naprawdę wyjątkowym człowiekiem i jeśli tylko nigdy o tym nie zapomniesz, to zajdziesz naprawdę bardzo daleko. Travis był osobą bardzo, bardzo wierzącą i jak sam mówi o istnieniu Boga, przekonał się bardzo wcześnie, bo miał wtedy zaledwie 6 lat. I opowiada historię, kiedy pewnego dnia miał tak bardzo dosyć swojego życia i tak bardzo nie chciał być w miejscu, w którym się znajdował, że spędził cały dzień na krzyczeniu w niebogłosy i proszeniu Boga o to, żeby przyjechała jego babcia i chociaż na parę dni go stamtąd zebrała. Mówił, że za te jego krzyki zapłacił sporą cenę, bo obudził wtedy matkę. Mówi, że do tej pory nie rozumie, jak to się stało, bo mama spała tak długo i tak głęboko, że wydawała się, że zapadła już w śpiączkę. Mimo wszystko obudziła się. Travis opowiada, że został wtedy ukarany przez mamę fizycznie. W każdym razie, że się opłacało, bo jakimś cudem ta babcia pojawiła się w nocy w tej przyczepie i zabrała go stamtąd do siebie na parę dni. Los uśmiechnął się do Travisa, kiedy ten miał 10 lat. Przeprowadził się wtedy na stałe do domu dziadków. Koniec końców Travis wyrósł na bardzo odpowiedzialnego i zaradnego mężczyznę. Był bardzo pracowity. Od najmłodszych lat pracował, chociaż tak nie do końca wiedział, co on w tym życiu chce robić. Zazwyczaj pracował w restauracjach, miotał się z jednej pozycji na drugą, a prawdziwy sukces przyniosła mu dopiero posada sprzedawcy w firmie Prepaid Legal Services. I była to taka firma, która sprzedawała ubezpieczenia prawnicze. I u nas w Polsce nie jest to jakaś taka bardzo popularna rzecz, ale wiem, że w wielu krajach za granicą jest to dosyć popularne. Ja mieszkam w Niemczech i tutaj jest to bardzo popularne i bardzo dużo rodzin na takie ubezpieczenie się decyduje. Po dosyć niedługim czasie okazało się, że Travis ma wyjątkowy talent do sprzedaży, że idzie mu to bardzo, bardzo dobrze. Po niedługim czasie awansował i doszedł do sytuacji, w której miał sporo podopiecznych pod sobą i zarabiał jakiś tam procent z ich sprzedaży. W związku z tym ten biznes trochę zaczął się kręcić sam, on miał trochę więcej czasu. Zaczął wtedy udzielać szkoleń dla pracowników tej firmy i był takim
mówcą motywacyjnym. Taki sukces wiązał się również z znaczną poprawą sytuacji finansowej. Travis kupił sobie swój pierwszy samochód, kupił sobie również duży dom, także w tej kwestii powodziło mu się bardzo dobrze i był z tego bardzo, bardzo dumny. Na jednej z konferencji zorganizowanych dla pracowników tej firmy, dla której pracował, które odbyło się w Las Vegas w stanie Nevada, Travis poznaje Jody Arias. Jody Arias urodziła się 9 lipca 1980 roku, była zatem 3 lata młodsza od Travisa. O jej latach młodzieńczych, o jej dzieciństwie nie wiemy aż tak dużo jak o Travisie. Wiemy, że wychowała się w Salinas w Kalifornii. Jej rodzina należała do tak zwanej klasy średniej. Żyło im się całkiem dobrze. Jody miała jedną starszą siostrę, przyrodnią. Była to córka jej taty z pierwszego małżeństwa. I oprócz tego trójkę młodszego rodzeństwa, dwóch braci oraz jedną siostrę. Także w sumie była ich piątka. Jody była taką artystyczną duszą. Od 10 roku życia zaczęła pasjonować się fotografią i to zainteresowanie nigdy jej nie opuściło. Oprócz tego lubiła śpiewać, lubiła rysować. Wiemy również, że jako nastolatka zaczęła sprawiać rodzicom problemy wychowawcze. W wieku 14 lat została złapana na uprawianiu marihuany na dachu swojego domu. Nie dogadywała się z rodzicami, nie skończyła liceum, wiemy, że dosyć wcześnie wyprowadziła się z domu rodzinnego. Niemniej jednak była osobą taką bardzo pracowitą, dosyć odpowiedzialną. Jako że nie ukończyła liceum, nie miała wiele opcji zatrudnienia, w związku z tym większość tych jej prac to były prace jako kelnerka, jako barmanka. Jesienią 2001 roku Jody rozpoczyna kolejną z takich prac w restauracji Ventana Inn w Kalifornii i to tam Jody poznaje Daryla Brevera i Daryl pracował wtedy jako menadżer do spraw żywności, ale na liście jego obowiązków znajdowało się również zatrudnianie i szkolenie nowych pracowników. No i w ten sposób Jody i Daryl się poznają. I oni nie tylko razem pracowali, ale również mieszkali w tym samym miejscu, bo restauracja ta miała takie specjalne mieszkania dla swoich pracowników. No i tak się złożyło, że zarówno on, jak i ona właśnie w tych mieszkaniach mieszkali. Między dwoma tymi osobami zaiskrzyło. No i tak się złożyło, że po 2 latach znajomości w 2003 roku zaczęli być parą. Co ciekawe, między tymi dwoma osobami była ogromna różnica wieku, bo Jody miała zaledwie 21 lat, a jej partner 40. Różnica wieku była ogromna, jednak ten mężczyzna utrzymuje, że zupełnie jej nie odczuwał, że Arias była osobą bardzo odpowiedzialną, bardzo opiekuńczą, bardzo kochającą. Mówi, że była taką partnerką na równi z nim. Nie traktował jej jako osoby, o którą musi jakoś szczególnie dbać, którą musi się zajmować. Nie, była równoprawną partnerką. W maju 2005 roku para decyduje się na kupno wspólnego domu, który znajdował się w Palm Desert w Kalifornii. Podzielili się spłatą kredytu hipotecznego po połowie, także to nie było tak, że Jody była z o wiele starszym mężczyzną tylko dla jakichś tam korzyści finansowych, bo nie, wszystko płacili po połowie, a sam Daryl opowiadał, że on nie miał o wiele więcej pieniędzy od Jody, że było wręcz odwrotnie, że finansowo wiodło mu się raczej średnio, poza tym miał syna z poprzedniego małżeństwa, którego musiał utrzymać, więc absolutnie kwestia jakiejś tam interesowności nie wchodziła w tym przypadku w grę. Na YouTubie dostępny jest wywiad właśnie z tym mężczyzną, podlinkuję Wam go w opisie i bardzo ciekawe jest to, jak ona nie opowiada, bo on mówi, że była to osoba bardzo szczera, bardzo odpowiedzialna, bardzo dobra, przy której czuł się bezpiecznie, którą przedstawił całej swojej rodzinie. Mówi, że był z nią bardzo, bardzo szczęśliwy. 2006 rok to był taki bardzo znaczący rok w życiu Jody, dlatego że to właśnie wtedy, w lutym, rozpoczyna swoją pracę w Prepaid Legal Services. Co ciekawe, nie była to dla niej nowa praca, a dodatkowa posada, bo ona przez długi czas utrzymywała te dwie prace jednocześnie, tak? Czyli była i kelnerką i zaczęła sprzedawać te usługi
firmy Prepaid Level Services. Ta firma, nie wspomniałam, ale ona funkcjonuje do dzisiaj pod inną nazwą, ale dalej działa. Parę miesięcy po rozpoczęciu nowej pracy ma miejsce ta wspomniana wcześniej konferencja, która zmienia życie dwóch głównych bohaterów tej historii. Wtedy właśnie Jody i Travis widzą się po raz pierwszy. Według Berevera to właśnie mniej więcej wtedy Jody zaczyna się zmieniać, a ta zmiana w jej zachowaniu jest wprost proporcjonalna do jej zaangażowania w nową firmę, w nowe stanowisko. Według partnera Jody kobieta stała się wtedy bardzo nieodpowiedzialna i przestała się wywiązywać ze swoich zobowiązań finansowych. Ponadto, na krótko po poznaniu Travisa, Jody zainteresowała się mormonizmem. W pewnym nawet momencie powiedziała swojemu ówczesnemu partnerowi, że nie chce już utrzymywać kontaktów fizycznych, dlatego że nie pozwala jej na to, czego nauczyła się w kościele, i że ona chce zachować swoje ciało dla swojego przyszłego męża. Niemniej jednak, mniej więcej w tym samym czasie zdecydowała się również na implanty piersi, w związku z tym wydaje mi się, że nie była to prawda, a raczej ta zmiana i niechęć do bliskości fizycznej była spowodowana tym, że Jody ulokowała swoje uczucia gdzie indziej. I wszystko wskazuje na to, że w tym czasie Jody utrzymywała już kontakty seksualne z Travisem. Ponadto taka decyzja Breverowi wydawała się bardzo dziwna, dlatego że Jody nigdy nie mówiła o tym, że chce wziąć ślub, nie była jakąś wielką fanką legalizowania związku. Ona dobrze wiedziała o tym, że jej partner nie chce po raz kolejny brać ślubu i nie miała z tym problemu. Stworzyła z nim wieloletni, poważny związek, wiedząc o tym. W związku z tym, no tak jak mówię, on tą decyzją był bardzo, bardzo, bardzo zdziwiony. Kiedy relacje się pogorszyły, Brewer postanowił przeprowadzić się do swojego rodzinnego miasta. Jody tego decyzję zaakceptowała bez najmniejszego problemu i ustalili, że po prostu sprzedadzą dom, podzielą się po połowie tymi pieniędzmi. Ustalili jednak, że Jody w tym mieszkaniu, w tym ich wspólnym domu zostanie, dopóki ten dom się nie sprzeda. Rozstali się w takich dobrych stosunkach, oni nawet po rozstaniu utrzymywali kontakty, od czasu do czasu do siebie dzwonili. Dom został sprzedany po roku. Jody i Travis zaczęli się spotykać w lutym 2007 roku. Na początku ten związek prowadzony był na odległość, ponieważ Travis mieszkał w mieście, które nazywa się Mesa i znajduje się w Arizonie, a Jody w mieście, które nie wiem, czy dobrze wymówię, Irica, być może będziecie mieli na ekranie to, jak się nazywa, w Kalifornii. Jody i Travis wydawali się być sobą bardzo, bardzo zainteresowani i zauroczeni. Kontaktowali się niemalże non-stop, dużo do siebie dzwonili, pisali SMS-y, wymieniali maile. Wiemy też, że ich relacja była bardzo seksualna i to jest taki bardzo ciekawy aspekt tej całej historii. Tak jak Wam już wcześniej wspominałam, Travis był osobą bardzo wierzącą, był mormonem. I wiemy, że mormoni bardzo dużą wagę przykładają do czystości życia, a ta ich wiara nakłada na nich bardzo dużo zakazów. No i oczywiście w takim ogromnym skrócie, i wymieniam Wam tylko takie pojedyncze elementy, ale mormoni na przykład nie mogą palić papierosów, pić alkoholu. Oczywiście absolutnie zakazany jest seks przedmałżeński. Jody pod wpływem Travisa również przeszła na mormonizm, została nawet ochrzczona. Jak to się zatem stało, że seks był tak silnym i ważnym elementem związku dwóch wierzących osób, które wyznawały tak restrykcyjną, powiedzmy, wiarę? Powiem szczerze, że nie wiem. Jeśli chodzi o Jody, to wydaje mi się, że tutaj ta wiara to nie była u niej prawdziwa potrzeba, tylko ona wiedziała, że Travis jest osobą bardzo wierzącą i że on nie wyobraża sobie poważnego związku ani ślubu z osobą, która nie jest tego samego wyznania. W związku z tym, jeśli chodzi o nią, to wydaje mi się dosyć oczywiste, że zrobiła to po to, żeby Travis był zadowolony i żeby chciał po prostu z nią być. Wydaje mi się, że gdyby, nie wiem, Travis czuł gumę do rzucia, to Jody też przeszłaby na taką akurat wiarę, a nie inną, więc tutaj powiedzmy, że jest to dla mnie oczywiste.
Ale jeśli chodzi o Travisa, to tutaj sprawa się nieco komplikuje. Nie wiem, czy Travis, zanim poznał Jodie, to trzymał się w swoich postanowieniach i nie ulegał pokusom. Czy może walczył ze sobą, ale wychodziło mu to mniej lub lepiej. Zupełnie nie wiem, jak to wyglądało, jak wyglądała ta jego sfera życia, zanim poznał Jodie. Wiemy natomiast na pewno, że Travis swoje relacje seksualne z Jodie ukrywał, że nie było to coś, do czego przyznawał się znajomym, z małymi wyjątkami, bo dotarłam na przykład do wywiadu jednego z ich wspólnych przyjaciół i on dosyć dużo wiedział o tych wewnętrznych rozterkach Travisa i był świadomy tego, że faktycznie oni prowadzą życie seksualne i że Travisowi jest ciężko tę sytuację zmienić, ale że nie jest z tego powodu ani dumny, ani szczęśliwy. Tak jak powiedziałam, Jodie i Travis początkowo spotykali się na odległość, ale po jakimś czasie Jodie postanawia przeprowadzić się do Mesy, no oczywiście po to, żeby być bliżej swojego ukochanego. Zarówno przyjaciele Travisa, jak i znajomi Jodie opowiadają, że Jodie na punkcie Travisa miała prawdziwą obsesję, a że jej zachowanie i ta cała relacja była niezdrowa. Koleżanka z pracy Jodie, Weronika, opowiedziała w jednym z wywiadów, że obsesja Jodie była tak silna, że Jodie na przykład nie potrafiła zacząć pracy, nie potrafiła zacząć swojej zmiany, dopóki nie dodzwoniła się do Travisa i nie dowiedziała się, co robi, gdzie jest, jakie ma plany. I nie było ważne, czy pracy jest dużo, czy pracy jest mało, czy miała zacząć swoją zmianę 15 czy minut, czy pół godziny temu. Jodie po prostu nie była w stanie się skupić na zupełnie niczym innym. Według Weroniki ona często mówiła Jodie o tym, że zachowuje się dziwnie, że ta relacja jest niezdrowa i że Jodie, jeśli chce być z tym facetem, to powinna się nieco uspokoić, na co Jodie mówiła, że ona tak strasznie kocha Travisa, że nie potrafi zmienić swojego zachowania i że ona nie spocznie, dopóki nie zostanie jego żoną. Ta koleżanka z pracy opowiada również takie sytuacje, które ją wtedy bardzo szokowały. Mówi na przykład, że Jodie potrafiła skończyć zmianę o godzinie 11 w nocy. A mówimy tutaj o pracy kelnerki, to jest jednak praca fizyczna, ciężka. Te zmiany często są dłuższe niż zmiany pracowników biurowych. Jesteś cały czas na nogach, jeśli jest dużo klientów, to jesteś w ciągłym ruchu i taka jest duża presja, żeby o niczym nie zapomnieć, żeby wszystko było w porządku. I Jodie po takiej długiej, trudnej zmianie potrafiła o 11 w nocy wsiąść w samochód i prowadzić 5 godzin samochód, tylko po to, żeby zobaczyć się z Travisem, żeby sprawdzić, co robi, żeby po prostu go skontrolować. Weronika mówiła, że Jodie w tej całej relacji była tą stroną bardzo zaborczą, że bardzo manipulowała nie tylko Travisem, ale generalnie, że miała taki charakter manipulatorki. O samej Jodie Weronika mówiła, że była osobą dziwną. Mówi, że często zachowywała się zupełnie nieadekwatnie do sytuacji. Że bywały okresy, w których miała problemy w pracy, a jej zachowanie zupełnie nie wskazywało na to, że miała jakiekolwiek problemy, że cokolwiek było nie tak. Mówiła, że zachowywała się zawsze, jak gdyby nigdy nic. Zawsze. W internecie jest też dużo wywiadów przyjaciół Travisa, którzy opowiadają wiele różnych przedziwnych sytuacji z udziałem Jodie. Mówili, że nie lubili Jodie i że związek był bardzo burzliwy, a zachowanie tej kobiety niepokojące. Przyjaciółka Travisa, Sky, wyznała również, że w pewnym momencie powiedziała Travisowi wprost: Travis, ja się po prostu obawiam, że my znajdziemy cię kiedyś posiekanego w jej lodówce. Także wyobraźcie sobie, jak bardzo znajomi Travisa byli o niego zaniepokojeni i za jak wielką wariatkę mieli jego dziewczynę. Clancy, przyjaciółka Travisa, opowiada historię, w której podczas jednego z eventów firmowych wypiła jedną czy dwie lampki wina za dużo i w pewnym momencie zakręciło jej się w głowie. I Travis, jako dobry kolega, kumpel, wziął ją pod ramię i podprowadził do stolika. I według Jodie to był wystarczający powód, aby
porozmawiać sobie z Clancy i przypomnieć, czyim facetem był Travis. Według tej przyjaciółki Travisa Jody była zazdrosna absolutnie o wszystko i o wszystkich. Nieważne, czy to był facet, czy to była kobieta, ona nie chciała, żeby ktokolwiek był w jego pobliżu. Oczywiście dużo bardziej przejmowały ją kobiety niż mężczyźni, ale mimo wszystko mówi, że była zabocza do granic możliwości. I dzień po tej sytuacji Jody udało się złapać Clancy w łazience. Złapała ją w tym momencie, w którym o dziwo nie było tam nikogo innego, zagrodziła swoim własnym ciałem wyjście i przeprowadziła taki monolog, zaznaczając, że Travis jest jej, że ona sobie nie życzy takich sytuacji, że on należy do niej, żeby sobie nie pozwalała na za dużo, etc., etc. Clancy mówi, że była to sytuacja bardzo dziwna, bardzo niewygodna, że ona była w szoku w ogóle, że Jody mogłaby mieć tak głupią i drobną sytuację, jakikolwiek problem. Mówi, że Jody była dosyć agresywna, mówi, że ona z tej sytuacji nie mogła wyjść, bo tak jak mówię, Jody zagradzała jej wyjście własnym ciałem. I w pewnym momencie z tej sytuacji tak jakby wyciągnęła ją jej koleżanka, która wyszła do łazienki, po prostu martwiąc się, dlaczego jej koleżanka tak długo nie wychodzi. Ale że była to sytuacja, która szczególnie z perspektywy czasu wydaje jej się bardzo creepy. Związek tych dwojga nie przetrwał długo, bo trwał on około 4-5 miesięcy. Zakończył się po tym, jak Jody odnalazła w telefonie Travisa wiadomości do innych kobiet. I to ona zakończyła te relacje. Ku jej zdziwieniu i chyba sporym rozczarowaniu Travis zupełnie o to nie walczył. On te decyzje zaakceptował bez najmniejszego problemu. Z opowiadań jego znajomych wiemy, że on już wtedy myślał o tym, żeby te relacje zakończyć, w związku z tym było mu to trochę na rękę. On jej wtedy powiedział, że on jej w żadnym momencie nie powiedział, że jest to relacja na wyłączność, a że jej zaboczość i jej zazdrość go bardzo męczy. Mimo, że para postanowiła się rozstać, to tych dwoje nie urwało ze sobą kontaktu. Wręcz odwrotnie, dalej dużo rozmawiali, dalej uprawiali seks, dalej razem podróżowali. W związku z tym ta sytuacja była nieco dziwna, tym bardziej, że Travis zaczął spotykać się z innymi kobietami. I Jody, jak możecie sobie wyobrazić, z jednej strony umierała z zazdrości, ale z drugiej strony udawała, że wszystko jest w porządku i mimo wszystko kontynuowała z nim te relacje, chyba myśląc, że lepszy rydz niż nic i że może jeśli będzie go trzymać blisko, to on w pewnym momencie zmieni zdanie magicznie. Sam Travis skakał z kwiatka na kwiatek i nie do końca wiedział, czego chce. Chociaż może nie w ten sposób. On wiedział, czego chce, bo on szukał żony. On twierdził, że do szczęścia brakuje mu żony i rodziny, ale nie do końca wiedział, gdzie te swoje uczucia ulokować. Najpierw zaczął się spotykać z Lisą, później pojawiła się inna kobieta, Mimi. W którymś momencie Mimi powiedziała mu, że ona tego nie widzi, że wolałaby, żeby zostali tylko przyjaciółmi, na co wtedy Travis stwierdził, że to on jednak w takim razie chce wrócić do Lisy. Bardzo był w tym wszystkim pogubiony. Wiemy również od takiego bardzo bliskiego przyjaciela Travisa, Daniela Freemana, że Travis zwierzał mu się z tego, że on bardzo Jody kocha, ale że on nie może z nią być, dlatego że ona robi rzeczy, które robi, że jest jego pokusą, że jest takim jego grzechem i że jemu miło się spędza z nią czas, on ją lubi, ale ona nie nadaje się na żonę. I tutaj muszę powiedzieć, bo wybuchnę, że uważam, że Travis jest strasznym hipokrytą, ale to strasznym hipokrytą, dlatego że on Jody kocha, ale na żonę to chce kogoś porządnego. A co sprawia, że twierdzisz, że ktoś porządny chciałby Ciebie za męża? W sensie, Ty jesteś taki sam jak Jody i nie robisz nic innego. W sensie, nie wiem, dla mnie to zajeżdża jakimś taką straszną hipokryzją i takim od kobiety oczekiwaniem czegoś innego niż Ty sam robisz. Nie rozumiem. W pewnym momencie szaleństwo Jody zaczęło przekraczać już granice. Od znajomych Travisa wiemy, że zaczęła się zachowywać jeszcze dziwniej. Zaczęła bardzo uprzykrzać mu życie, nie dawała sobie zapomnieć. Przebijała mu oponę, pisała anonimowe maile,
takie bardzo nieprzyjemne, zarówno do niego, jak i do kobiet, z którymi się spotykał. Wiemy, że go śledziła, wiemy, że włamywała mu się na konta społecznościowe, wiemy, że bardzo kontrolowała to, co robi, że nawet w pewnym momencie pod jego nieobecność włamała się do jego domu. Także szaleństwo, szaleństwo totalne. I z jednej strony Jody uprzykrzała Travisowi bardzo życie i Travis się na to oskarżył. Bardzo krytykował Jody do swoich znajomych, ale równocześnie, surprise, surprise, nadal utrzymywał z nią kontakty, szczególnie seksualne. To znaczy, z jednej strony Jody była ta zła i ta wariatka, ale z drugiej strony, jak już mu weszła do łóżka, to no to jej z tego łóżka nie wyrzucał. I tutaj po raz kolejny wydaje mi się, że Travis nie był takim aniołkiem, na jakiego próbował uchodzić i wydaje mi się, że owszem, Jody była totalnie świernięta, ale z drugiej strony Travis uważam, że ją wykorzystywał i tym bardziej, jeśli widzisz, że ktoś ma jakieś problemy fizyczne czy jakieś zaburzenia psychiczne, czy zachowuje się tak dziwnie, jak zachowała się Jody, to tym bardziej nie baw się uczuciami takiej osoby i tym bardziej nie rób jej jakichkolwiek nadziei. W pewnym momencie wydawało się, że Jody wróciła po rozum do głowy. Przeprowadziła się do Kalifornii z powrotem, zamieszkała ze swoimi dziadkami. Niemniej jednak z rejestrów telefonicznych wiemy, że Travis i Jody dalej utrzymywali ze sobą kontakt. Wiemy, że wysłali do siebie dużo zdjęć i wiadomości o takim podtekście mocno seksualnym, że wysłali sobie nagie zdjęcia. Podczas rozmów telefonicznych Travis był dla Jody bardzo miły. Flirtowali, on jej prawił komplementy. Wiemy nawet, że Travis obiecywał Jody, że przed swoim wyjazdem do Cancun odwiedzi ją w Kalifornii. Także oboje w tym względzie byli bardzo dziwni, bo z jednej strony próbowali ten kontakt uciąć, nawet podejmowali takie poważne kroki. Jody w końcu wyprowadziła się z Messy, a nie potrafili uciąć tego kontaktu. Wiemy również, że ta ich relacja nadal była burzliwa, że oni potrafili przez telefon się pokłócić i z kłótni płynnie przejść do seksu przez telefon. Wydarzeniem, które przelało czary goryczy, był moment, w którym Jody dowiedziała się o tym, że Travis na swoją podróż do Cancun zabiera inną kobietę. Musicie wiedzieć, że podróżowanie dla Travisa i Jody to była taka czynność bardzo wyjątkowa. Oni odbyli ze sobą bardzo dużo różnych wycieczek, dłuższych lub krótszych. Obiecali sobie nawet w pewnym momencie, że wspólnie postarają się zobaczyć jak największą ilość pozycji z książki 1000 miejsc, które warto zobaczyć przed śmiercią. A Cancun był pozycją na tej liście. W związku z tym Jody na początku myślała, że Travis zdecydował się nie jechać tam z nią, ale że pojedzie tam sam. A kiedy odkryła prawdę, że nie tylko jedzie tam sam, ale co więcej zabiera kogoś innego, to zabolało ją to wyjątkowo mocno. I wydaje mi się, że to był ten moment przełomowy dla niej. Według danych policyjnych 2 czerwca 2008 roku Jody wynajmuje samochód w Kalifornii i wyrusza w podróż do Messy. Znaczy ona tam po drodze jeszcze, wiem, że gdzieś tam się zatrzymywała, z kimś tam się spotykała. W każdym razie następnego dnia w godzinach porannych dociera do Messy i spotyka się z Travisem. Travis chyba nie był tą wizytą zaskoczony, chyba to było umówione spotkanie, bo ani się nie zezłościł, ani nie był chyba widocznie zbyt zdziwiony, dlatego że cały dzień spędzili razem na uprawianiu seksu, robieniu sobie nagich zdjęć, robieniu tego, co zazwyczaj wychodziło im najlepiej. Podczas rozprawy pracownik tej wypożyczalni, z której Jody wynajęła samochód, zeznał, że kiedy Jody oddała samochód z powrotem, brakowało w nim po pierwsze mat podłogowych, a po drugie samochód na przednich i tylnych siedzeniach miał czerwone plamy. Niestety podczas rozprawy ani nie udało się ustalić albo udowodnić, że samochód, który wynajęła wtedy Jody, w momencie wynajmowania go, w momencie odbierania samochodu, te maty podłogowe na pewno miał. A po drugie, niestety wtedy nie można było już stwierdzić, czy te czerwone plamy, o których mowa była, to krew.
dlatego że samochód po prostu został bardzo dobrze wyczyszczony. 9 czerwca dwójka znajomych Travisa postanawia udać się do jego domu. W tamtym momencie minęło już parę dni od ostatniego kontaktu z Travisem. Oni nie mogli się do niego dodzwonić, nie odbierał telefonów, nie odpisywał na SMS-y. Ponadto nie wiedzieli, że nie był na paru umówionych i dosyć ważnych spotkaniach, w związku z tym byli zaniepokojeni. Tak jak mówiłam, przyjeżdżają do niego do domu, rozmawiają ze współlokatorami. Oni mówią, że faktycznie oni również Travisa nie widzieli już od jakiegoś czasu, ale byli przekonani, że po prostu gdzieś wyjechał, w związku z tym też niespecjalnie się tym martwili. No w każdym razie ta część mieszkania, w której mieszkał Travis, była zamknięta na klucz. I to była już taka pierwsza dosyć dziwna rzecz, dlatego że Travis nie miał w zwyczaju zamykania drzwi. Znaleźli klucz, weszli do środka, a tam zastali widok, którego się absolutnie nie spodziewali. Dlatego, że znajdowało się tam bardzo, bardzo dużo krwi. No i znaleźli pod prysznicem w łazience nagie ciało Travisa. Policja swoje śledztwo rozpoczęła od szczegółowego badania miejsca zbrodni i znaleźli tam bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie w pralce Travisa odnaleziono aparat fotograficzny. Aparat fotograficzny został wyprany, ponadto został wyprany przy użyciu wybielacza. Mimo wszystko z aparatu udało się odzyskać usunięte zdjęcia, a zdjęcia te pokazywały Travisa i Jody w nagich, w takich dosyć seksualnych pozach. Pierwsze zdjęcie z tej serii zostało wykonane o godzinie 13:30. A ostatnie zdjęcie, które przedstawiało Travisa żywego, było wykonane o godzinie 17:29. Znajdował się on wtedy pod prysznicem. A chwilę później zostało jeszcze wykonanych parę różnych zdjęć, które przedstawiają osobę, którą uważa się za Travisa. Jest to postać intensywnie krwawiąca. I wydaje się, że te zdjęcia zostały już wykonane przez przypadek. Ponadto w mieszkaniu Travisa Aleksandra odnaleziono nie tylko DNA Jody, ale również krwawy odcisk dłoni i ten odcisk był wykonany z mieszanki krwi Jody i Travisa. Travis został pochowany w Riverside. Ku zdziwieniu wszystkich na pogrzebie pojawiła się Jody. Mówię ku zdziwieniu, dlatego że mimo, że wtedy nie było jeszcze nic jasne i mimo tego, że policja nie dzieliła się z nikim swoimi odkryciami, to znaczna większość zarówno rodziny, jak i znajomych Travisa była przekonana o tym, że osobą odpowiedzialną za jego zabójstwo była właśnie Jody. A Jody, jak gdyby nigdy nic, przyszła na pogrzeb opłakiwać swojego byłego partnera. W dniu 9 lipca 2008 roku Jody zostaje oskarżona za zabójstwo Travisa Aleksandra. Ona sama wszystkim mu zaprzecza, absolutnie nie przyznaje się do winy, zostaje jednak tego samego dnia aresztowana. Jody po oskarżeniu, ale jeszcze przed procesem, udzieliła parę wywiadów i na YouTubie jest dostępny taki filmik, w którym dziennikarz, który prowadził jeden właśnie z takich wywiadów, opowiada o tym, jakie wrażenie na nim zrobiła Jody, co ona wtedy mówiła, jak on to wszystko ocenia, no i przewijają się też fragmenty samego wywiadu. Widzimy tam Jody, bardzo podekscytowaną samym wydarzeniem, uśmiechniętą, żartującą. Sam dziennikarz mówi, że Jody wydawała się być osobą bardzo energiczną, bardzo charyzmatyczną. Opowiada, że bardzo było widoczne, jak interesuje się swoim wyglądem i jak bardzo przejmuje ją jej własny imidż. Mężczyzna mówi też, że był w szoku, że tak może zachowywać się osoba, która ma teraz na głowie tyle problemów. Jody dopiero co została oskarżona o brutalne zabójstwo swojego byłego chłopaka, a ona jak gdyby nigdy nic, świetnie się bawi, opowiada mnóstwo anegdot, jest bardzo szczęśliwa tym, że może z kimś sobie porozmawiać, że to wszystko jest nagrywane, kamery, światła. Mówi, że to jej zachowanie było dla niego
niezwykle abstrakcyjne. Podobne wrażenie odniosłam ja, oglądając inny wywiad, który również Wam podlinkuję w opisie. Jodie jest tam bardzo szczęśliwa, uśmiechnięta, opowiada mnóstwo bardzo szczegółowych anegdot. Mówi o tym, jak cudowną osobą był Travis, jak bardzo go kochała, jak świetnie spędzali razem czas. Dobrze wyglądała podczas tego wywiadu. Była dosyć elokwentna, dużo mówiła, potrafiła odpowiedzieć na każde z zadawanych jej pytań. Ona podczas tego wywiadu zachowywała się tak, jakby udzielała go w zupełnie innych okolicznościach. Wydawała się być zupełnie sytuacją nieprzejęta. Są dwa takie momenty tego wywiadu, które wstrząsnęły mną wyjątkowo mocno i chciałabym, żebyście Wy również je zobaczyli. Pierwszy moment to ten, w którym któryś z dziennikarzy pyta Jodie, czy zamordowała Travisa, a ona bez mrugnięcia okiem, widząc, że tak, zrobiła to, bez absolutnie żadnych emocji odpowiada, że nie, jak gdyby nigdy nic, nie widać po niej stresu, nie widać po niej wstydu. Wiecie, często jak ludzie kłamią, to czują wstyd, bo oni sami wiedzą, że to, co mówią, to nie jest prawda. A u Jodie na twarzy nie widać nic. Nie ma zarysu nawet połowy emocji, żadnej, nic. Jodie, why do you think investigators believe that you killed Travis? Well, there's a lot of forensics suggesting that I was, you know, in his house. Of the evidence that they presented to me, I was asked the question, if you were presented this evidence and you were a third party, what would you think? And, you know, I need to be honest, and the evidence is very compelling, but none of it proves that I committed a murder. None of it proves that I committed a crime. What it does substantiate is what I did tell detectives. Did you... to ask you this. Did you kill Travis Alexander? Absolutely not. No, I had no part in it. Did he have any enemies at all? To my knowledge, no. He had a strong personality, but he was very well liked and loved. Drugi moment, warty obejrzenia, to ten, w którym jeden z dziennikarzy pytał ją, jak to jest możliwe, że ma na głowie tyle problemów, że została oskarżona o tak okrutne zabójstwo swojego byłego mężczyzny, a ona jest tak spokojna. No i zobaczcie, co i w jaki sposób odpowiada. Jodie, you're pretty calm sitting here. Somebody who's been arrested and accused of murdering somebody. How are you managing to stay so calm? Through my faith and through the knowledge of my own innocence. That's the only thing. I would be shaking in my boots right now if I had to answer to God for such a heinous crime. But I'm very grateful that this is one thing that I will never have to answer to when I'm before the judgment seat someday. And all of my actions, my thoughts, my words, the things I've done and said are called into account. You know, this is not one of those things that will be brought up. I've done many things that are shameful, but this is not one of them. Tak jak mogliście już usłyszeć, Jodie nie tylko mówi, że ona po prostu tego nie zrobiła, ona mówi w takich szczegółach, ona jest, wydaje się być tak pewna siebie. Moim zdaniem Jodie niestety, ale kłamie bardzo dobrze. Jest bardzo przekonywująca. Świetnie ludźmi manipuluje. Jeżeli byście byli zainteresowani takim tematem, to chętnie nagram Wam filmik o sposobach, w jaki Jodie manipuluje. Chciałabym Wam je pokazać na przykładzie wywiadów, które udzieliła, zwracając Waszą uwagę na pewne kwestie. Także jeśli byście tego ciekawi, to napiszcie mi o tym proszę w komentarzu. Arias przyznała się w końcu do winy. Odbyło się to 11 września, czyli ponad 2 miesiące po zatrzymaniu, ale do tego czasu zdążyła już opowiedzieć 3 różne wersje o tym, w jaki sposób do tego doszło. Ona na początku twierdziła, że nie ma z tym morderstwem absolutnie nic wspólnego, że ona ostatni raz widziała Travisa w kwietniu i że
Niestety, bardzo by chciała pomóc, ale niestety nie może, bo nie ma na ten temat żadnych informacji. Policja oczywiście nie wierzyła jej i była z nią bardzo pod tym względem szczera. I mówili jej: Jody, jakim cudem ostatni raz widziałaś Travisa w kwietniu, jeśli zdjęcia odzyskane z aparatu wskazują na to, że spędziłaś z nim cały dzień 4 czerwca, czyli w dzień, w którym Travis został zamordowany. Więc jakim cudem ty mi mówisz, że tego dnia się z nim nie widziałaś? Co więcej, że ty nie widziałaś się z nim od kwietnia. Na co Jody zgrywa idiotkę. Mówi, że... Ale... kurczę, nie, no nie wiem, jak to wytłumaczyć. Niemożliwe to jest. Ja naprawdę nie wiem, jak do tego doszło. Ale jesteście pewni, że to ja? I teraz wam pokażę zdjęcia, o których mowa, żebyście zobaczyli, jak głupie są te pytania, jak bardzo oczywiste jest to, kto na tych zdjęciach był. Wiecie, Jody była na miejscu, Jody widziała te wszystkie zdjęcia, więc jeśli ona wie, że policja wie, to jakim cudem ona takie głupie pytania w ogóle zadaje? Jody tłumaczyła wtedy również, że oczywistym jest to, że jej DNA znajduje się na miejscu zbrodni, że ona przecież w domu Travisa była wiele razy, spędzała u niego bardzo dużo czasu, więc uważa, że to jest naturalne. Policja wtedy mówi: Jody, ale w jaki sposób wytłumaczysz mi odcisk twojej dłoni? Ponadto, w tym samym odcisku, ten odcisk jest zrobiony z zarówno twojej, jak i Travisa krwi. Na co Jody mówi, że no, ale ten odcisk, to może to tak być, że ten mój odcisk tam jest, bo kiedyś się skaleczyłam u niego, właśnie w rękę. A oni: no dobrze, a co z krwią Travisa? A ona mówi, no że no nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale że musi być jakieś wytłumaczenie na to, bo ona przecież tego nie zrobiła. Jody bardzo, bardzo, bardzo usilnie zapewnia o tym, że jest niewinna. Co więcej, prosi policję o wykonanie testu na wykrywaczu kłamstw. I to jest taki przypadek Chrisa Wattsa pod tytułem: wiem, że to zrobiłem, ale jestem tak super, że na pewno uda mi się okłamać wykrywacz kłamstw. Nie wiem, ja nawet nie wiem, co mam na ten temat powiedzieć. No. Podczas tych zeznań Jody jest niezwykle spokojna. Zupełnie nie widać po niej przejęcia, stresu. I tak jak mówię, ja gdybym nie znała wszystkich szczegółów i gdyby nie było przeciwko niej tyle dowodów, to ja byłabym w stanie uwierzyć w to, że ta kobieta jest niewinna. Naprawdę, nie wiem, czy tak łatwo się mną manipuluje, czy ona kłamie aż tak dobrze, ale naprawdę byłabym w stanie uwierzyć w to, że tego nie zrobiła, przez to, jak spokojna była, jak rzeczowo odpowiadała na pytania, jak na wszystkie pytania miała jakieś wytłumaczenie, jak wydawała się być pewna i absolutnie przekonana o prawdziwości tego, co mówi. Sytuacja zmienia się bardzo w momencie, w którym detektyw wychodzi z tego pokoju przesłuchań, a Jody zostaje sama. I wtedy Jody zachowuje się jak absolutny ostatni świr. Naprawdę. Ja wam teraz te fragmenty puszczę, żebyście zobaczyli na własne oczy, o czym mówię. I can't breathe until you're resting here with me. And I won't go. And I can't hide. The stars are brightly shining. Tak jak mogliście zauważyć, Jody w tej krótkiej przerwie śpiewa, mówi sama do siebie, przejmuje się tym, że tego akurat dnia nie nałożyła makijażu, staje na głowie, w którymś momencie zaczyna się śmiać. Dla mnie ciekawy jest ten kontrast, bo gdybym
Po obejrzeniu tego fragmentu dla mnie stało się oczywiste, że Jodie ma problemy psychiczne i że no nie wszystko jest w niej w porządku, jeśli chodzi o głowę. Ale gdybym tych fragmentów nie widziała, to wydawałoby mi się, że jest normalną, najzwyklejszą osobą na świecie i to jest przerażające, że ktoś potrafi tak dobrze udawać. W późniejszych przesłuchaniach Jodie opowiada nową wersję wydarzeń. Tym razem twierdzi, że to ona tego nie zrobiła, ale ona wie, co się wydarzyło i ona faktycznie była na miejscu wydarzeń. Patrzcie, niespodzianka. Ona mówi, że spędzali z Travisem miło czas, aż tu nagle do mieszkania wchodzi dwóch intruzów, dwie osoby ubrane na czarno, które chcą Travisa zabić, ale magicznym sposobem puszczają wolno Jodie, zakazując jej mówienia o tym, co zobaczyła. 2 lata, aż po aresztowaniu, Jodie przedstawia policji trzecią już wersję wydarzeń. Tym razem przyznaje, że no owszem, ja to do tej pory przez te 2 lata troszkę kłamałam, ale teraz możecie mi już uwierzyć i ja tak naprawdę zamordowałam Travisa, ale zrobiłam to w samoobronie. On był katem, a ja byłam ofiarą przemocy domowej. Proces Jodie Arias rozpoczął się 10 grudnia 2011 roku, czyli aż 3 lata po dokonaniu morderstwa. Prokurator Juan Martinez chciał dla Jodie kary śmierci, a Jodie walczyła o życie, próbując przekonać wszystkich, że owszem, ona to zrobiła, ale ona została do tego zmuszona i było to morderstwo w samoobronie. Pierwszą rzeczą, jaka uderzyła mnie podczas tego procesu, to zmiana w wyglądzie Jodie. Jodie, jak upoznajemy na samym początku tej historii, to atrakcyjna młoda blondynka, która ubierała się w taki nowoczesny sposób, raczej podkreślając swoje ciało, raczej obcisłe rzeczy, czasami jakiś dekolt, ale też bez przesady, to nie było jakieś tam wulgarne ubrania. Niemniej jednak atrakcyjna młoda blondynka o długich włosach, podczas wywiadów, których udzielała po aresztowaniu, ale jeszcze przed procesem, już wyglądała trochę inaczej, ponieważ wtedy już miała ciemne włosy. Niemniej jednak wciąż wyglądała dobrze. Proste, długie włosy, delikatny makijaż lub bez makijażu, to wszystko. Ładna dziewczyna. Podczas samego procesu zmiana już była ogromna. Jodie wystąpiła przed wszystkimi w ciemnych włosach, takiej dziwnej, rzadkiej grzywce, takiej, nie wiem, podstawówkowej dla mnie, w wielkich, staromodnych okularach, ubrana elegancko, tak trochę na starą modłę znowu. Fryzury robiła bardzo dziwne, takie trochę dziecinne, tutaj jakiś kucyk taki z części włosów, który szedł do tyłu. No, zupełnie te fryzury nie przypominały tego, jak nosiła się przed procesem. Była to zmiana ogromna i wydaje mi się, że zarówno z jej strony, jak i ze strony jej adwokatów była taka próba zmienienia jej imidżu, tak żeby wyglądała faktycznie na ofiarę. Jodie robiła wszystko, żeby sprawiać wrażenie takiej niewinnej i bezbronnej osoby, a jej walka o życie to nie tylko zmiana wyglądu. Jodie podczas całego tego procesu starała się przedstawić jako ofiarę i twierdziła, że nie była ofiarą tylko i wyłącznie Travisa, ale również i własnych rodziców. Pierwszego dnia zeznań Arias opowiada o nadużyciach ze strony własnych rodziców. Twierdzi, że ona, jak i jej rodzeństwo, byli bici, że rodzice bardzo często karcili ich, a przemoc fizyczna była obecna w ich domu. Co ciekawe, twierdzi, że robili to w taki sposób, że nie miała nigdy na sobie ran, siniaków, w związku z tym nikt o tym nie wiedział. Twierdzi, że takie nadużycia zaczęły się, kiedy miała 7 lat. Co na to samo rodzice? Na YouTubie są dostępne przesłuchania zarówno mamy, jak i taty. One również będą podlinkowane w opisie. I
Mama Judy zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie, dlatego że nie jest taką typową mamą, która nie ma w sobie ani odrobiny obiektywizmu, jeśli chodzi o własne dzieci. Sandra, bo tak ma na imię mama Jodie, opowiada podczas tego przesłuchania, że podczas tych ostatnich tygodni Jodie bardzo zbliżyła się do swojej rodziny. Mówi, że rozmawiali ze sobą więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Mówi, że Jodie przeżywała śmierć Travisa, mówiła o tym, że właśnie teraz wyjeżdżaliby na wspólne wakacje do Cancun. Czyli tak jakby Jodie przed swoją rodziną utrzymywała tę wersję, że oni faktycznie razem wyjeżdżali na te wakacje, mimo że Jodie doskonale wiedziała, że Travis nie chciał tam z nią jechać. Mama Jodie mówi, że nie ma pojęcia, czy jej córka dokonała zarzucanych jej czynów. Wydaje się tym wszystkim bardzo zdziwiona i bardzo przejęta i w tym wszystkim taka szczera. Ona mówi, że nie mieści jej się to wszystko w głowie, że nie jest w stanie wyobrazić sobie swojej własnej córki robiącej tak straszne rzeczy. Mówi, że po prostu jej to do własnej córki nie pasuje. Mówi, że była bardzo inteligentna, bardzo bystra, że to nie jest czyn typowy dla osoby, którą była Jodie. Detektyw mówi jej wtedy o wszystkich dowodach, jakie mają przeciwko Jodie. Mówi o DNA na miejscu zbrodni, na co mama... Kurczę, to było takie moim zdaniem szczere z jej strony, że ona nie tyle próbowała bronić Jodie, ile chciała wierzyć w to, że jej własna córka jest niewinna, bo ona mówiła, no dobrze, no ja rozumiem, że to DNA jest, ale ona tam spędzała tyle czasu, no może to jest normalne, że to DNA tam jest. Na co detektyw mówił, że no tak, no ale oprócz tego DNA to jeszcze jest ten krwawy odcisk dłoni, że ten odcisk jest wykonany zarówno z krwi Jodie, jak i Travisa, także to nie jest możliwe, żeby ona nie była na miejscu zbrodni, przynajmniej nie była na tym miejscu zbrodni. I ta mama jest taka zero w niej agresywności, nie broni swojej córki za własną cenę, widać w niej taką osobę niezwykle zdziwioną tym faktem, nie mogącą uwierzyć w to, co się wydarzyło. Mama również opowiada o tym, że Jodie wydawała się prawdziwie wstrząśnięta śmiercią Travisa, że płakała, że wyglądało to tak, jakby ta jej reakcja była naturalna i jakby faktycznie ona nie miała o tym pojęcia. Jeśli chodzi o rzekome maltretowanie Jodie przez jej rodziców, to oboje twierdzą, że Jodie ma problemy psychiczne i że wszystkie te historie, które opowiada, istnieją tylko w jej głowie i że może ona faktycznie w to wierzy, że to wszystko się wydarzyło, ale że nie, że to jest tylko jej wyobraźnia i że takie czyny absolutnie nie miały miejsca. I ja się chyba z tym zgodzę, to znaczy wydaje mi się, że mało prawdopodobne, żeby to, co mówi Jodie, było prawdą. Po pierwsze dlatego, że Jodie bardzo dokładnie wskazuje ten moment, w którym ta przemoc fizyczna się zaczęła. Sama Jodie mówi, że do 7 życia jej dzieciństwo było niemalże idealne, a później od 7 roku życia rodzice zaczęli stosować przemoc i że ta przemoc wraz z upływem czasu narastała na sile. Ale po pierwsze, wydaje mi się, że 7 lat to jest bardzo małe dziecko i te nasze wspomnienia z tego czasu często są takie zamazane. Część rzeczy pamiętamy, część rzeczy nie pamiętamy. Wydaje mi się to trudne do uwierzenia, żeby Jodie mogła umiejscowić ten czas tak dokładnie. Bo gdyby ona powiedziała, że no to było jak miałam około 7-8 lat, albo to było pod koniec przedszkola, to wtedy to jest takie umiejscowienie dosyć dokładne, ale bez przesady. Ja w to byłabym w stanie uwierzyć, ale to, że ona nagle pamięta, że 7 lat, tu wtedy pyk, zaczęło się, rodzice zaczynają mnie bić, to wydaje mi się dziwne i wydaje mi się też dziwne, że rodzice Jodie z wspaniałych, opiekujących się swoimi dziećmi rodziców nagle zaczęli je bić. Bo sama Jodie powiedziała, że do 7 roku życia wszystko było idealnie. Więc no dziwne, że z kochających ludzi nagle przeistoczyli się po prostu w katów, którzy bili własne dzieci. A dwa, że jeżeli to się działo od 7 roku życia do powiedzmy tych, nie wiem ile miała Jodie, jak się wyprowadziła, powiedzmy 16-17 lat, no to dziwne, żeby przez aż tyle lat naprawdę nikt
nic nie zauważył, żeby Jodie nie miała żadnych śladów, zupełnie nic, więc tak, ja Jodie po prostu nie wierzę. Ojciec Jodie mówi z kolei, że jego córka przez ostatni rok, półtorej roku zachowywała się bardzo dziwnie. Mówi, że jednego dnia potrafiła zadzwonić w świetnym humorze i być przeurocza, a drugiego dnia kontaktowała się z nimi krzycząc, będąc agresywna. Określa ją jako osobę dziwną. Policjant pyta w tym momencie tatę Jodie, jaka jest jego opinia, dlaczego Jodie mogła się tak dziwnie zachowywać. Na co ojciec Jodie mówi, że Jodie miała problemy finansowe, że w tej kwestii nie szło jej najlepiej i że może to jest kwestia tego. Może to jest kwestia tego, że dosyć ciężko przeżyła ostatnie rozstanie z mężczyzną, z którym spotykała się przed Travisem. Nie wiem, czy on odnosi się do Daryla, wcześniej wspomnianego, czy jeszcze do innej osoby. Ale tak, taka jest jego teoria. Chociaż, no jeśli chodzi o tego partnera, który był przed Travisem, no to raczej chyba mało prawdopodobne, żeby to ciężko przeżyła. Ale znowu, Jodie, mam wrażenie, że każde słowo, które wychodzi z jej ust, to kłamstwo i potrafi bardzo dobrze grać, więc w sumie to nie zdziwiłabym się, gdyby przed rodzicami udawała przejętą rozstaniem z Darylem, mimo że tak naprawdę już wtedy spotykała się z Travisem. No ale dobrze, to już off topic. Ojciec zwraca również uwagę na to, że Jodie z jednej strony zachowywała się dosyć normalnie, po tym jak dowiedziała się, że Travis nie żyje. Normalnie w takim sensie, że była przejęta, że płakała, że faktycznie wydawało się, że jest w ciężkim szoku, ale z drugiej strony zachowywała się dość dziwnie pod tym względem, że nagle zakomunikowała rodzinie, że ona się będzie nagle przeprowadzać. I tato drążył temat, pytał dlaczego. Ona mówiła, że nie chce być wiązana w jakikolwiek sposób z tym morderstwem. I on jakby dopytywał, ale dlaczego masz być związana z tym morderstwem w jakikolwiek sposób, jeśli nie masz z tym nic wspólnego? Dlaczego mieliby cię niby z tym nagle połączyć? Dlaczego miałabyś mieć nagle problemy w związku z tym? I ona nie potrafiła tego wytłumaczyć, nie chciała tego wytłumaczyć. No i on twierdził, że tak, że to było takie dosyć dziwne. Jeśli chodzi o Travisa, to ojciec wspomina o tym, że Jodie przyłapała Travisa parę razy na zdradzie, że kiedyś zaglądała przez okna jego domu, żeby sprawdzić, co robi. Także tu widzimy, Jodie była niezłym psycholem. A złapała wtedy Travisa na tym, jak leżał na sofie, przytulając się z inną dziewczyną. Tato mówi, że zadzwoniła do niego wtedy w strasznym stanie, była zrozpaczona. Ojciec mówi również o tym, że Jodie bardzo często mówiła wszystkim członkom rodziny, że ona chce za Travisa wyjść, że to będzie jej przyszły mąż. Także te wszystkie złe zachowania ze strony Travisa bardzo ją bolały. Jest wiele osób, które twierdzą, że to ta przemoc w rodzinie Jodie jest prawdą, albo że bardzo możliwe jest, że jest to prawda i wskazują na dziwne zachowanie rodziców Jodie podczas tych przesłuchań. Oni mówią, że po pierwsze rodzice bardzo się od Jodie dystansują, zbyt bardzo. Po drugie, że dziwnie mówią o swojej córce, że często nazywają ją crazy, czyli taką wariatką, że praktycznie nie mówią o niej per moja córka, nasza córka, rzadko używają jej imienia, mówią raczej o niej per ona. I wskazują na to, że jest to dosyć dziwne. Dużo osób też wskazuje na to, że dziwnym zachowaniem było to, że rodzice Jodie nie tylko rozmawiali z policją, ale również rozmawiali z policją bez adwokata, że nienaturalnym jest to, że jej rodzice nie chcieli jej pomóc, a pomóc mogli jej po prostu nie mówiąc tych wszystkich rzeczy, które mówili. I że to nie chodzi o to, żeby Jodie nie poniosła kary, ale że może uniknęła kary śmierci po prostu. Niemniej jednak ja się z tym wszystkim nie zgadzam. Uważam, że rodzice byli w szoku, że ich córka była zdolna do takich czynów. Rozmawiając z policją, chcieli policji pomóc. Uważam, że zachowali się tak, jak powinni, czyli po prostu powiedzieli to, co wiedzieli i powiedzieli prawdę na ten temat.
Uważam, że to, że nie mówili o niej Per, nasza córeczka i o moja Jodie, no to dlatego, że kurczę, jednak ich córka była oskarżona o naprawdę wyjątkowo okropny czyn, w związku z tym no nie mówili o niej najcieplej jak potrafili, prawda? Jedyna rzecz, z którą się zgodzę, jeśli chodzi o te zarzuty, to to, że mama mówi o tych problemach psychicznych. Mama mówi ponadto, że bardzo często dostawała telefony od znajomych Jodie, którzy informowali ją o tym, że Jodie ma problemy psychiczne, że zachowuje się dziwnie, że coś jest z nią nie tak. Sandra mówi nawet, że dostawała takie telefony w środku nocy, co wydaje mi się takim trochę przerysowanym scenariuszem, bo no nie wiem, co się musiałoby stać, żeby ktoś o trzeciej w nocy złapał za telefon i zadzwonił do mamy Jodie, żeby poinformować, że jej córka jest wariatką. No ale dobrze, no już powiedzmy, że tak było. Dziwne wydaje mi się to, że rodzice nie próbowali z tym nic zrobić, nie próbowali jej pomóc, a jeśli próbowali, to że o tym nie wspominają, bo żaden z nich w żadnym momencie nie powiedziało, tak, my ją namawialiśmy, prosiliśmy, żeby poszła do lekarza, cokolwiek, nic takiego, żadne takie słowa nie padają. Kolejną osobą, która według Jodie była w stosunku do niej agresywna i stosowała wobec niej przemoc, zarówno psychiczną, jak i fizyczną, był Travis. Jodie twierdziła, że Travis wielokrotnie potrząsał nią, wyzywał, wyśmiewał się z niej, bił ją. Jodie nie miała jednak na to żadnych dowodów, a wszystkie osoby z środowiska Travisa, jak i jego były dziewczyny, zaprzeczyły temu, jakoby Travis był agresywny w jakikolwiek sposób. Od drugiego dnia rozpraw bardzo szczegółowo było omawiane również życie seksualne pary i muszę przyznać, że ten temat wydaje mi się wyjątkowo nieprzyjemny i taki skomplikowany. W sądzie przedstawiono wyjątkowo dużo dowodów stawiających Travisa w wyjątkowo złym świetle, a wszystkie te dowody dotyczyły jego upodobań seksualnych. Jodie oskarża bowiem Travisa nie tyle do zmuszania jej, ile manipulowania i naciskania na pewne czynności seksualne, których ona nie była największym fanem, może tak to ujmijmy. Ponadto oskarża go o bycie pedofilem. I o ile nie wierzę w ani jeden, ani drugi zarzut, o tyle muszę przyznać, że po zapoznaniu się z tymi właśnie dowodami spojrzałam na Travisa nieco mniej przychylnym okiem. Na ekranie wyświetlałam się teraz przykłady takich właśnie SMS-ów. Przykłady, które właśnie zobaczyliście, to tylko kropla w morzu. Tak jak widzicie, Travis był bardzo perwersyjny, jego upodobania dosyć dziwne. Niemniej jednak Jodie odpowiadała mu na takie SMS-y tym samym, wydawała się być zadowolona, szczęśliwa. Często Jodie stawia się w roli tej złej, tej osoby, która ściągała Travisa na złą drogę, która pokazała mu, co to hedonizm. Ale kurczę, ja w to nie wierzę. To znaczy, o ile uważam, że faktycznie Jodie swoją kobiecością próbowała Travisa manipulować i seks był taką jej kartą przetargową, dzięki temu utrzymywała go na dłużej przy sobie, o tyle nie uważam, żeby to Jodie była tą stroną aktywną. Wydaje mi się, że Travisa nie trzeba było długo namawiać. Nie brzmi on na osobę, która w tych sprawach ma niewielkie doświadczenie, na zawstydzonego mężczyznę, który próbuje się hamować, ale mu to nie wychodzi. Nie, Travis jest bardzo aktywny. Nie wygląda na kogoś, kto by walczył ze swoim popędem w żaden sposób. I wydaje mi się, że Jodie próbowała mu dorównać, próbowała go zaspokoić, próbowała być dla niego idealną kobietą, w związku z tym na wszystko się godziła. Ale wydaje mi się, że to chyba nie do końca były jej upodobania. To znaczy, ja nie widzę jej w tym wszystkim jako takiej osoby bardzo aktywnej i takiej, no nie wiem, na jakieś takie sprośne teksty Travisa ona odpowiada jakimiś
takimi dosyć oczywistymi tekstami, które gdzieś tam słyszeliśmy w filmach, jak nie wiemy, jak nie wiedziałabym co powiedzieć, to rzuciłabym właśnie coś takiego. To znaczy, on w ogóle opowiada o jakichś swoich fetyszach albo fantazjach seksualnych bardzo wybujałych, a ona mu odpowiada na to: tak, chcę, żebyś mi dał klapsa. Wiecie, o co chodzi? Jakby ja widzę w tym osobę, która nie jest na równi z nim, jeśli chodzi o upodobania i która wcale tego tak naprawdę nie czuje, tylko po prostu udaje po to, żeby on był zadowolony. Co nie czyni jego winnym temu, że ona się na to zgadzała. Ten wątek w procesie sprawił, że zaczęłam pałać jeszcze mniejszą sympatią do Travisa. I nie chodzi tu o jego upodobania seksualne, dlatego że o ile robi to z partnerką, która tego gusta podziela i która się na to zgadza, to nie mnie to oceniać. Ale niezwykle jest dla mnie smaczne to, że zachowuje się tak, jak zachowuje, za zamkniętymi drzwiami, ale próbuje uchodzić za niezwykle wierzącego mormona, po prostu najbardziej pobożną osobę, jaką znał świat. Nie wiem. Dla mnie to jest hipokryzja i dla mnie to jest fałsz. Poza tym uważam, że Jodie ewidentnie jest chora psychicznie, oprócz tego jest bardzo złym człowiekiem. Ale wydaje mi się, że Travis bardzo wykorzystywał Jodie i z jednej strony na nią narzekał do swoich znajomych i z jednej strony nie chciał z nią być, ale z drugiej strony jak interesowało go to, żeby do niego wpadła i żeby miło spędzili czas, to wtedy mówił jej, jaka to jest cudowna, prawił jej komplementy, flirtował. Wydaje mi się, że absolutnie nie jest winny swojej śmierci oczywiście, ale uważam, że nie zachowywał się w tym wszystkim dobrze. Wracając do samego procesu, Jodie przyznała się do zabójstwa Travisa, ale twierdziła, że zrobiła ona to w samobronie, pod wpływem impulsu i absolutnie ten czyn nie był planowany. W związku z tym cały proces był ukierunkowany w taki sposób, żeby udowodnić Jodie, że była to zbrodnia z premedytacją i że ona dobrze wiedziała, po co jedzie do Travisa tego 4 czerwca. Jodie zasłaniała się również tym, że nie do końca pamięta cały ten dzień, że przeżyła taki stres i taki szok, że pod wpływem tylu tych emocji ma utratę pamięci, ma zaniki tej pamięci i wiele rzeczy nie jest w stanie wytłumaczyć, bo po prostu nie pamięta. Jednym z wielu dowodów na to, że Jodie kłamie, że nie była to zbrodnia pod wpływem impulsu, tylko dobrze zaplanowana akcja, było to, że z jednej strony Jodie twierdzi, że była w takim wielkim szoku, ale z drugiej strony na tyle trzeźwo myślała, że zanim uprała ten aparat fotograficzny, to zdążyła jeszcze z niego usunąć te zdjęcia, które umiejscawiały ją na miejscu zbrodni. Była jeszcze dodatkowo na tyle sprytna, że nie usunęła wszystkich zdjęć z tego aparatu, bo to byłoby bardziej podejrzane. Tak jakby w ogóle nie podejrzane było to, że uprała ten aparat, no ale to już pomijmy. Ale usunęła tylko te zdjęcia z 4 czerwca. Kolejnym takim czynnikiem, który wskazywał na to, że ona to wszystko miała bardzo mocno pod kontrolą, było to, że parę godzin po zamordowaniu Travisa Jodie zadzwoniła do niego, nagrała mu bardzo długą wiadomość głosową, opowiadała o jakichś tam głupotach, o wspólnych planach, brzmiała jakby nigdy nic, tak jakby myślała, że Travis do niej oddzwoni i odpowie jej na to wszystko, o czym ona do niego mówiła przez ten czas. Następnie Jodie pozbyła się wszystkich dowodów, przebrała, pewnie umyła na tyle, ile to było możliwe i udała się do mężczyzny, z którym wtedy zaczynała się spotykać. Ryan, bo tak nazywał się ten mężczyzna, zeznawał później w sądzie, mówił, że czas spędzili na przytulaniu się, całowaniu. Mówi, że Jodie zupełnie nie wyglądała na osobę, która byłaby przerażona, byłaby w szoku, której zdarzyło się coś takiego. Mężczyzna też zeznał również, że Jodie przyjechała do niego w ciemnych włosach, mimo że kiedy widzieli się po raz ostatni, była jeszcze blondynką oraz miała rany na dłoniach.
Jodie wytłumaczyła te rany tym, że po prostu skaleczyła się w pracy. A jako, że Jodie pracowała jako kelnerka w restauracjach, dosyć często tłuką się rzeczy, więc Ryan w te wytłumaczenie jej uwierzył. Kolejnym dowodem obciążającym Jodie i wskazującym na to, że była to zbrodnia planowana, był fakt, że 28 maja w rezydencji dziadków Jodie zostało zgłoszone włamanie. W tym samym czasie Jodie mieszkała ze swoimi dziadkami. Zgłoszono, że wśród rzeczy, które zniknęły, jest pistolet automatyczny. Przedmiotu tego nigdy nie odzyskano. Co ciekawe, kaliber tego pistoletu odpowiada pociskom, które znaleziono przy ciele Travisa. W związku z tym parę dni przed zabójstwem Jodie upozorowała wyłamanie. Skradziono wtedy magicznie ten pistolet, którego użyła do tego, aby zamordować swojego byłego chłopaka. Ponadto taką rzeczą, która działała na niekorzyść Jodie, było to, że w sądzie przeczytano wiadomości, które Travis wysłał do Jodie na krótko przed jego śmiercią. Nazywa tam ją socjopatką, mówi, że jest najgorszą rzeczą, jaka mu się w życiu przytrafiła i w pewnym momencie mówi wprost, że on po prostu się jej boi. 7 maja 2013 roku Jodie zostaje ogłoszona winną zabójstwa pierwszego stopnia. Gdy wyrok został odczytany, ludzie spoza sali sądowej zaczęli wiwatować, cieszyć się, klaskać. Wszyscy byli bardzo szczęśliwi, że Jodie nie udało się uniknąć kary. Po skazaniu oskarżenie usiłowało jeszcze udowodnić, że zabójstwo to było na tyle okrutne, że Jodie kwalifikuje się do kary śmierci. Sama Jodie, pomimo wcześniejszych zapewnień, wtedy kiedy jeszcze utrzymywała, że ona jest niewinna, o tym jakoby, gdyby ona była winna śmierci swojego partnera, to błagałaby o śmierć, nagle zmienia zdanie. Teraz prosi ona Wysoki Sąd o karę dożywocia. Mówi, że zmieniła zdanie pod wpływem swojej rodziny. Mówi, że brakowało jej wtedy perspektywy, kiedy ona mówiła te rzeczy i że ona musi żyć ze względu na bliskie jej osoby. Czyli znowu typowa manipulacja, że to nie jest tak, że ona chce żyć, tylko ona bardzo chętnie by przyjęła karę śmierci, ale tutaj są tacy ludzie, którym tak na niej zależy, że ona tej kary nie może dostać. Jodie w swoim przemówieniu próbowała przekonać sąd, że warto jest dać jej dożywocie, wymieniła wszystkie te rzeczy dobre, które może zrobić z więzienia i było to przedziwne, bo ona w tym wszystkim brzmiała tak, jakby starała się o posadę, nie wiem, przewodniczącej szkoły albo coś takiego. Ona mówiła, że otworzy klub czytelniczy, że będzie uczyć współwięźniów hiszpańskiego, że ona przecież może z więzienia zapuszczać włosy i oddawać je na rzecz potrzebujących. Kulminacją tej całej przemowy był moment, w którym Arias wyciągnęła białą koszulkę z napisem "Ocalały" i twierdziła, że ona z więzienia będzie walczyć o prawa osób, które doświadczyły przemocy domowej. I nie wiem, to już było dla mnie tak strasznie niesmaczne. Jodie, na serio, ty wyciągasz koszulkę z napisem "Ocalały". Nie wiem. Ja się do tej pory zastanawiam, czy ona była tak bezczelna, czy ona była na tyle chora psychicznie, że ona naprawdę w tej swojej głowie wierzyła w to wszystko, co ona opowiada. I że może w jej głowie te historie naprawdę wszystkie się wydarzyły. Nie wiem. Mimo usilnych prób, ze względu na pewne błędy w procesie, Jodie unika kary śmierci i zostaje skazana na dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego. Podsumowując, na tym etapie ja już nie wierzę w ani jedno słowo, które wychodzi z ust Jodie Arias. Uważam, że ta kobieta więcej kłamie niż mówi prawdę, opowiadając o czymkolwiek. Ale muszę przyznać, że na początku tej sprawy byłam w szoku, w absolutnym szoku, że tak drobna kobieta o tak delikatnej urodzie, atrakcyjna, na pewno elokwentna, na pewno bystra, była w stanie dopuścić się czynów, których się dopuściła. Myślę też, że jest wyjątkowo dobrą manipulatorką. Uważam, że bardzo dobrze kłamie. I
Moim zdaniem, gdyby ona od początku opowiedziała tę wersję o samoobronie, to być może nawet dostałaby o wiele niższą karę. Całe szczęście, że na Jodie było tak bardzo dużo dowodów, bo wydaje mi się, że być może nikt nawet by jej nie podejrzewał ze względu na to, jakie wrażenie sprawiała. Uważam, że Jodie trochę też sama siebie wkopała tymi wywiadami, których udzieliła jeszcze przed procesem. Ona tam ani przez moment nie wspomina o trudnym dzieciństwie. Ona jest uśmiechnięta, zadowolona, o Travisie mówi w samych superlatywach. Mówi zupełnie odwrotne rzeczy do tych, które mówiła podczas procesu, w związku z tym podważyła bardzo swoją wiarygodność i ciężko było w to wszystko uwierzyć. Szczególnie jeśli by się zestawiło te dwie przeciwstawne wersje, jedna po drugiej. Czyli na przykład bardzo mocne wrażenie robi obejrzenie wywiadu sprzed procesu i zaraz włączenie sobie nagrań z procesu. No to są dwie różne Jodie i dwie różne historie, które kompletnie sobie zaprzeczają. Wydaje mi się, że Jodie jest taką klasyczną socjopatką. A socjopaci mają to do siebie, że bardzo wszystkimi manipulują, robią to bardzo dobrze. Ponadto siebie zawsze stawiają w roli ofiary i wszystkich innych obwiniają o wszystkie złe rzeczy, które im się w życiu wydarzyły. I moim zdaniem Jodie nawet samą siebie próbowała przekonać do tego, że to, co opowiada, to jest prawda i że faktycznie tak się wydarzyło. I mimo tego, że Jodie jest paskudną osobą i takim wcieleniem diabła, to uważam, że Travis też był mocno nieodpowiedzialny, bawiąc się uczuciami osoby chorej psychicznie. I ja uważam, że on musiał o tym wiedzieć. On spędzał z nią bardzo dużo czasu, w związku z tym nie wierzę w to, że on nie widział sygnałów alarmowych. I kontynuując relacje z nią i kontynuując robienie jej nadziei, tak naprawdę igrał z ogniem i oczywiście nie jest winny niczemu, ale uważam, że nie traktował jej dobrze i uważam, że nie był tak dobrą osobą, jak starał siebie przedstawiać. Sprawa ta była dla mnie niezwykle fascynująca przez to, że po pierwsze tych materiałów jest wyjątkowo dużo i jest mnóstwo wywiadów z Jodie i z jej rodziną i z jej przyjaciółmi i z rodziną Travisa i z jego bliskimi. Możemy poznać Jodie dosyć dobrze, jest na jej temat wiele anegdot, w związku z tym taka próba wejścia w umysł tak dziwnej osoby jest taka dosyć możliwa i jest dużo materiałów, z których można korzystać, więc to mi się bardzo podobało. A druga rzecz, która mi się podobała, to to, że ta sprawa jest taka życiowa. Pokazuje, jak często te relacje międzyludzkie mogą być skomplikowane, pogmatwane i trudne. Na dzisiaj to już koniec. Mam nadzieję, że wytrwaliście do końca. Wszystkim tym, którzy wytrwali, serdecznie dziękuję. Moi drodzy, jeszcze na koniec chciałabym Wam tylko wspomnieć o tym, że ostatnio przydarzyła mi się taka dosyć zabawna sytuacja. Okazało się bowiem, że istnieje taka organizacja, która zachęca ludzi do dodawania krwi oraz szpiku kości. Oni tak jakby szerzą informacje na ten temat i o tym, jakie to jest ważne. I nazywają się tak samo jak mój kanał. Do niedawna mieliśmy niemal identyczne logo również. No i tak korzystając z okazji, że jest co na temat, to w opisie wstawię linki do ich profilu na Instagramie oraz na Facebooku. No i jeśli macie ochotę, to byłabym wdzięczna, jakbyście im dali lajka i dali Wasze wsparcie, bo uważam, że to taki bardzo fajna i bardzo ważna organizacja, a oprócz tego bardzo mili ludzie. W związku z tym, tak, jakby ktoś miał ochotę, to Was do nich odsyłam. Kochani, dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę. Do zobaczenia w następnym. Buziaki. Pa, pa.